też obie drużyny starają się tutaj grać przede wszystkim w taki sposób, by być cały czas przy piłce, by kontrolować to, co dzieje się na boisku Tomasza Idziaka. No i teraz takie dośrodkowanie, Patryk Mosiel patrzył, co się z piłką dzieje, wybita przez obrońców z linii pola karnego, jeszcze jedna próba strzału blisko, świetne zawody. Niestety nie potrafił strzelić na bramkę, teraz jednak Lipiński, dobrze Guty, no i to była pierwsza taka sytuacja, w której mógł paść gol w tym meczu. Przez chwilę wydawało mi się, że pójdzie z kontrą, nic z tego, piłka ponownie w polu karnym, a i proszę, takie z niczego uderzenie na zagrania piłki. Jeszcze nie, Choiński teraz będzie czekał na uderzenie prosto, technicznie Mosiel z problemami, ale udało mu się tę piłkę mimo wszystko złapać. Nie udało się tutaj tej piłki utrzymać. Doskonała szansa, okazja dla gospodarzy, Guty, genialna interwencja. Na szybką kontrę może uda się tutaj zrobić akcję, po której w tym szybkim ataku oddadzą podobieżny trenera Idziaka strzał na bramkę, no ale takim strzałem tutaj delikatnym, technicznym próbował pokonać Mosiora, grający z numerem 13, Kacper Kulik. Poza boisko, teraz jeszcze okazja, doskonała sytuacja i bramka dla Włókniarza Głuszyca. Teraz akurat poradzili sobie tutaj goście, jeszcze jest Choiński, piłka wzdłuż linii, Kat doskonale znalazł Filipa Brzezińskiego, ten prostopadne zagranie w pole karne, Rangel przed bramkarzem, pusta bramka i to była naprawdę piękna akcja, po której Włókniarz już prowadzi 2-0. Krawczyk Lubczyński tutaj nabiegał, no Gut był najszybszy i najwyżej wyskoczył w tym momencie, w tym czasie. Niezła teraz piłka, Brzeziński nad poprzeczką, no no tutaj to mogło zaskoczyć bramkarza. Graniu nikt go nie atakował, Rangel jeszcze raz, Filip Brzeziński, no i teraz Kosior, kapitalne zagranie do Brzezińskiego, tak właśnie zupełnie znienacka znalazł się w polu karnym rozgrywki wszystkiej Serie A i popatrzeć awans, doskonałe teraz zagranie w pole karne, okazja na to, by zmniejszyć stratę do rywala, no szkoda. Zdarzają się najczęściej błędy, które sprawiają, że rywale zdobywają bramki, które potem ułatwiają sytuację, ale tym razem błąd popełnia defensywa szczytu i trzecia bramka dla Włókniarza Głuszyca. No ma trochę więcej teraz swobody Rafał Lipiński, sam decyduje się na to, by wejść tą piłką w pole karne, jest okazja dla szczytu na gola, no i znowu nic z tego. Natychmiast włączył ten drugi bieg, jest już piłka w polu karnym i okazja, poprzeczka pod... Jest okazja dla Włókniarza, teraz szansa na czwartego gola, doskonale Patryk Mosior. Jest Filip Brzeziński przy piłce ponownie, teraz tutaj indywidualna akcja napastnika gości z Gutem. Teraz niezłe dośrodkowanie, ta piłka na odpowiedniej wysokości, Rafał Lipiński przed szansą, no ale tym razem jeszcze też czegoś zabrakło. Szukają dośrodkowania, Lipiński dobrze, ponownie dobrze, Łukasz Gut. Brzeziński teraz bardzo fajnie tutaj znalazł za plecami Pietrasa, ten przed pole karne, ale tutaj też zabrakło komunikacji, choć Kosior jeszcze tutaj pięknie uderzał na bramkę, dobra interwencja Mosiora. Zamienić na gola, dośrodkowanie, gol! Gol dla Włókniarza po tym zagraniu na pierwszy słupek. Lipiński nie dał rady tej piłki. Na piłkę, uderzenie nad poprzeczką, jednak spojenie słupka z poprzeczką. Lipiński tutaj też ma szansę, nie ma spalonego, Rafał Lipiński sam na sam z bramkarzem i ucieka mu ta piłka spod nóg, w ostatniej chwili też Sebastian Kosior. Ręczkowski, tym razem piłka zagrana, na pięknie, doskonale tam w powietrzu znalazł się Filip Brzeziński. Koski. Uderzenie, jest bramka, 5-0 dla Włókniarza Głuszyca. Lipiński wciąż nie rezygnuje, szansa dla gospodarzy na bramkę honorową, ale jak ta piłka nie chce wpaść do bramki, tak i tym razem nie wpadnie. Być może jeszcze próba strzału na bramkę, być może już do tego nie dojdzie. Rangel nie ma spalonego, Filip Brzeziński wyjdzie teraz sam na sam z bramkarzem Mosior. Filip Brzeziński 6-0, no nie można było tego meczu skończyć inaczej.